Zastanawiasz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał wideo w marketingu B2B? O tym właśnie będę rozmawiał z Anią Prończuk-Omiotek. Ania jest znana jako Anna Pro, ponieważ uczy, jak profesjonalnie tworzyć webinary i prezentacje. Znam Anię od około 2 lat. Wiem, że można na niej polegać w tych tematach, że robi to profesjonalnie, robi to dla dużych marek. Stąd zdecydowałem się w tym temacie właśnie z Anią porozmawiać. Zaczynamy. Cześć Aniu. Cześć. Na wstępie mam bardzo ciekawe pytania, bo nie będziemy tutaj w ogóle jakby rozmawiać o tym, że wideo jest ważne i dlaczego jest ważne, bo to myślę, że każdy już wie w B2B. Mam taką nadzieję. No, jak ktoś ogląda wideo na moim kanale, to już wie, dlaczego warto i tak dalej, więc tu nie będziemy tym zanudzać. Ja chciałbym zacząć od czegoś innego, bo w wielu firmach widzę sytuację, w której wszyscy wiedzą, że wideo warto robić. Tylko potem jakby jest pytanie, no dobra, warto robić wideo, no i co jakby dalej? Jest problem, jak to umiejscowić w strategii marketingowej. Czy to wpychać na siłę? Nie wiem, czy dobra, to robimy, nie wiem, posty w formacie wideo, albo dobra, to robimy kanał na YouTubie. I pytanie jakby do ciebie z twojego doświadczenia, jak się do tego zabrać strategicznie? Jak wiemy, że wideo jest ważne, co z tym zrobić? Ja myślę, że to powiedziałeś, to jest taki idealny problem klienta, z którym pewnie wielu marketerów czy strategów marketingu się styka, kiedy próbujemy, może nie tyle co przekonać firmę, ale próbujemy pomóc firmie wdrożyć u nich wideo, bo niby właśnie wszyscy wiemy, że warto, niby każdy chce, ale jak przychodzi co do czego, to nie wiadomo do czego to przykleić. Ja myślę, że tutaj błędem jest myślenie o formacie, czyli że na przykład zróbmy teraz posty wideo albo róbmy kanał na YouTube, czyli myślimy bardziej pod kątem formatu, a nie pod kątem tego, co to nam ma dać, bo innego rodzaju wideo będzie, jeżeli chcemy na przykład dotrzeć do klienta docelowego, bo to mogą być na przykład właśnie materiały wiedzowe na YouTubie albo wideo testimoniale z poprzednimi klientami, a innego rodzaju wideo będzie, kiedy chcemy na przykład działać w celu budowania employer brandingu, czyli takie w celu budowania marki pracodawcy, bo tam na przykład możemy zastosować wideo na TikToku, które będzie się fajnie sprawdzało. Więc myślę, że zamiast myśleć o formacie, czy posty, czy YouTube, czy TikTok, czy Reels, czy cokolwiek innego, to powinniśmy zacząć myśleć o takim nadrzędnym celu, czyli jaki cel z naszej strategii marketingowej chcemy spełniać, między innymi poprzez wideo, więc trzeba by było raczej zrobić krok wstecz i pomyśleć, co my konkretnie chcemy tym osiągnąć. No i załóżmy sobie, że na przykład, ktoś wybrał, że ja chcę docierać do klientów B2B poprzez wideo, jak mam to zrobić? No to teraz pytanie, co taki typowy klient docelowy będzie chciał konsumować? No raczej nie TikToka, bo nie ma na to czasu, zresztą TikTok w tym momencie to jest grupa wiekowa, raczej nie pasująca do dyrektorów i osób na stanowiskach CXO, więc myślimy co innego. Okazuje się, że na przykład jak się czyta badania, akurat to są zagraniczne badania, ale jak się czyta badania na temat właśnie konsumpcji wideo, to już 59% osób na stanowiskach zarządczych woli konsumować treści wideo niż czytać tekst. I w tych treściach wideo jest na przykład kanał na YouTube, tak? Wiedzowy kanał na YouTube. I to jest jeden przykład, jak możemy dotrzeć do naszego klienta w B2B. Druga rzecz to na przykład wideo na stronie internetowej, ale nie takie zwykłe wideo, ale na przykład wideo rekomendacje z naszymi poprzednimi klientami. Czyli dajemy jedno, dwu, pięciominutową rekomendację naszego poprzedniego klienta i tam on opowiada, jaki problem dla niego rozwiązaliśmy. I wdrożyliśmy takie nagrania wideo u jednego z klientów, czyli na stronie internetowej zamiast zwykłych logotypów klientów daliśmy wideo rekomendacje i okazuje się, że konwersja ze strony internetowej wzrosła o 18%. Tylko dlatego, że zmieniliśmy format tekstowy na format wideo. Więc to jest kolejna rzecz. Poza tym wideo można używać jak tylko z jednej strony, jak nam tylko wyobraźnia podpowiada, ale z drugiej strony można wykorzystywać też do takich komunikatów na przykład ofertowych. To jest coś, z czym spotkałam się na zachodzie w Polsce coraz częściej, aczkolwiek nadal jest to jakaś nowość. Mianowicie, jeżeli chcemy wysłać ofertę do klienta, to nie wysyłamy jej w formie opasłego PDF-a, 32 slajdy itd., itd., tylko wysyłamy część albo całość w formie wideo.
I to też jest ciekawa innowacja i też sposób dotarcia do klienta w inny sposób, mniej standardowy, właśnie bardziej oryginalny, przekazanie naszej wartości tym, kim jesteśmy, jak się wypowiadamy, jak się z nami współpracuje właśnie w formacie takiego wideo. Więc no tutaj kwestia zawsze, myślę, wyjścia od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, odpowiadając na twoje pytanie jeszcze raz, jaki cel chcemy osiągnąć, a nie konkretnie jaki format, bo najpierw nadrzędnie rekomendowałabym, żeby wybrać cel, który chcemy osiągnąć, a dopiero potem do tego dostosować formaty. Okej, okay, to tutaj nieświadomie nawiązałaś fajnie do rozmowy, którą miałem z Danielem na początku stycznia, właśnie o strategii komunikacji i tam też jakby było to, że zaczynamy od celu i potem dopiero to kaskaduje na te pozostałe rzeczy, więc tak. Nie słuchałam tego wywiadu, ale chętnie przesłucham w takim razie. Nie słuchałaś, bo jak nagrywamy, to go jeszcze nie ma. Technicznie oczywiście. Dobra, ale bardzo fajnie jakby odpowiedziałaś na to pytanie i teraz rodzi to jeszcze jedno pytanie, bo też kolejny problem, który widzę, nawet jak dobra, wiemy, że wideo, wiemy w sumie co chcemy nagrać, powiedzmy nie wiem, chcemy nagrać to case study, te recenzje i potem pojawia się kolejny problem, no dobra, to jak się do tego zabrać, z kim to zrobić, bo jak jest coś do napisania, to albo wiadomo, że nie wiem, trzeba znaleźć copywritera, trzeba to zlecić agencji, z którą współpracujemy, albo trzeba dać nie wiem, pani Basi, bo ona ma przestrzeń, tam siedzi na tym sekretariacie i się nudzi. No to damy to jej do napisania, a jak jest wideo, to już jest trochę trudniej, nie? Bo trzeba mieć sprzęt, trzeba to potem obrobić. Jest trochę... Rodzi się cała taka wizja jakiejś produkcji hollywoodzkiej, prawda? Że nie kosztów wiadomo, też z tym związanych... Jakbyś mogła przybliżyć, jak to wygląda? Załóżmy, że nie wiem, ja wiem, że chcę nagrać te recenzje, przyprowadzę 5 klientów. Jak powinienem się do tego zabrać? Kogo powinienem w ogóle szukać do tego? To ty jesteś z okolic Trójmiasta, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. To rzucę taką metaforą trójmiejską. Potrzebujemy takiego zestawu osób o skrócie SKM. A że tam w Trójmieście macie SKM-ki, to będzie łatwiej zapamiętać. Tak. Więc jest SKM, S jak scenarzysta, K jak kamerzysta i M jak montażysta. I te trzy osoby powinny wystarczyć. Czasami to jest jedna osoba na szczęście, ale zwykle trzeba te kompetencje podzielić. I dlaczego akurat te trzy osoby? S jak scenarzysta, bo potrzebujemy kogoś, kto nam napisze scenariusz o takiej wideorekomendacji. I można oczywiście go with the flow, czyli stawiamy kamerę przed naszym klientem i prosimy, żeby powiedział, co mu ślinę na język przyniesie. I też takie rekomendacje robiłam, aczkolwiek one zwykle mają pewne braki. W sensie fajnie, że klient opowiada tak od serducha, ale jeżeli chcemy tym wideo spełnić jakiś cel biznesowy, to powinniśmy go tak lekko nakierować na taki obszar, o którym chcemy, żeby on powiedział. Ja mam na przykład jedną taką rekomendację, świetną, z jedną z moich klientek, bardzo duża marka i tam ta osoba opowiada o tym, jak fajnie ze mną współpracowały, jak jestem fajną osobą, ale zapomniała powiedzieć o wynikach, które osiągnęłyśmy. A wyniki tego projektu były naprawdę, no, przekroczyły ich oczekiwania. Ja w rekomendacji pisemnej o tym mam, że przekroczyły ich oczekiwania. Natomiast w rekomendacji wideo no tego zabrakło. No i tutaj, wiecie, szef bez butów wchodzi, sama sobie zrobiłam taki problem, że po prostu oddałam całą odpowiedzialność jej, żeby nagrała to tak, jak to czuję. A napisanie takiego scenariusza, więc zrobienie tego ze scenarzystą, czy samemu napisanie tego scenariusza, pozwala nam uniknąć takich błędów. Druga rzecz to kamerzysta, czyli ktoś, kto ustawi nam kamerę, sprzęt, oświetlenie. Tak jak ty czy ja dzisiaj nagrywamy, no to domyślacie się, że to nie jest jeden punkt, który trzeba ustawić, tylko jest kilka elementów, które trzeba ze sobą połączyć. Właśnie od dźwięku począwszy przez oświetlenie, kamerę i różne inne niuanse typu tło. I tutaj dobrze jest mieć oddzielną osobę, która pójdzie z nami na ten plan nagraniowy, na przykład do klienta i tam pomoże nam to nagrać, ale też możemy zrobić to sami. Mam takiego jednego klienta, który najczęściej nagrywa rekomendacje po prostu będąc przy okazji na kawie u kogoś. Nam dostarcza tylko materiały do zmontowania, a sam po prostu siada ze swoim klientem, stawia kamerkę, dosłownie stawia iPhone'a i no i mówimy, tak? Tak jakby ma mikrofon do tego podłączony, taki prosty mikrofon Boya, on tam 50 zł kosztuje, więc to naprawdę jest niewielka inwestycja, natomiast kamerę po prostu wykorzystuje tą, którą ma w tym momencie pod ręką, czyli iPhone'a. I fakt, że to nie jest jakości właśnie hollywoodzkiej produkcji, ale jakieś jest i mamy kolejny materiał, którym możemy się pochwalić. Natomiast jeżeli chcemy zrobić to trochę bardziej pro, no to jednak kamerzysta się przyda. Ktoś, kto stanie z boku, wybierze kadr, zobaczy, czy nie ma jakichś rozpraszaczy w tle, pomoże nam też ten kadr dostosować, żeby to nie był taki może sztampowy kadr, że wszyscy są w środku, tylko może, żeby też były jakieś przebitki, więc to na pewno też się przydaje. Aczkolwiek tak jak mówię, w takiej wersji MVP też widziałam i też działa to, że jest na przykład to nagranie na jedną kamerę.
Dobra, więc wracamy do tego SKM-ki. S jak scenarzysta, K jak kamerzysta i M jak montażysta. Dużo osób na początku, kiedy nagrywa materiał wideo, stawia na to, że okej, to ja to zmontuję sam, zmontuję sama. No co to tam montaż? No i tak mówią do pierwszego montażu. Potem się okazuje, że no to jest trudne, że no nikt z nas nie lubi oglądać sam siebie na nagraniu. To tak jakby od każdego słyszę i badania też to potwierdzają, że my nie lubimy sami słuchać swojego głosu, nie lubimy też siebie oglądać na nagraniach, bo zawsze znajdziemy jakiś niuans, który nam się nie podoba. A kolejna rzecz, że montaż to po prostu jest rzecz czasochłonna. Tutaj wyciąć jakieś zająknięcie, tutaj wyciąć jakieś przejęzyczenie. Czasami też niektóre wątki bardzo się rozwlekają i trudno nam jest coś wyciąć, a taki montażysta może uznać, że okej, dobra, ten fragment był nieciekawy, no to jednak to skrócimy i od razu przejdziemy do brzegu w tej wypowiedzi. Plus montażyści mają też taką wiedzę na temat tego, jak dobrać kolory. Czasami coś trzeba podciągnąć w kolorystyce, czasami trzeba dźwięk poprawić. I oni mają po prostu taką wiedzę techniczną, specjalistyczną, mogą to zrobić za nas. A uczenie się takiego montażu od początku, myślę, że to jest zbyt czasochłonne dla potencjalnego, dla takiej osoby, która chce tworzyć te nagrania, no bo jeżeli ktoś jest właścicielem firmy i chce tworzyć nagrania tylko dla swojej małej firmy, to na pewno na głowie ma dużo innych rzeczy, począwszy od sprzedaży, przez ogarnianie faktur, czy inne rzeczy organizacyjne związane z firmą. Jeżeli mówimy o jakimś dyrektorze marketingu, który chce, żebyśmy tworzyli materiał wideo w firmie, no to on musi zarządzać zespołem, co jest o wiele ważniejsze, żeby on to zrobił osobiście. Natomiast rzeczy takie jak montaż, czy w ogóle wszystkie te SKM, czyli scenariusz, więc scenarzysta, montażysta i kamerzysta, to spokojnie możemy delegować do zespołu zewnątrz. No i na tym mogłabym zamknąć ten zespół, który jest potrzebny do nagrania. Oczywiście możemy go rozszerzać o jakieś kolejne osoby, ale myślę, że na przykładzie takiego wideo testimoniala to taki team powinien wystarczyć. Czasami część tych osób mamy wewnątrz firmy, czasami sami tworzymy scenariusze, ale generalnie trzeba pamiętać o tych trzech kompetencjach. Okej, okay, mega, dobra. Bardzo fajnie, że wymieniłaś te trzy kompetencje, bo rzeczywiście widzę i obserwuję, jak któraś z nich jest pomijana i jak wtedy całość jakby leci, nie? Więc super, że to tak ujęłaś jakby od A do Z. Bardzo mi się to ta koncepcja podoba i ją zapamiętam, bo tak rzeczywiście. No SKM-kę, no tak jakby wiesz, Trójmiasto, więc... Nawet tak chyba nie tylko, bo inne miasta chyba też mają SKM-ki. Możliwe, no właśnie. Szybka tak kolej miejsca chyba. Przygotowując się do tego wywiadu, tak myślałam, jaki to może być lokalny akcent, więc wyszło SKM. Okay. Super, nie, bardzo fajnie. Dobra, padła tutaj jeszcze jedna fajna rzecz, a mianowicie mówiłaś trochę o tych ofertach w formacie wideo. To jest coś, czego ja jeszcze nie widziałem w sumie na własne oczy. Zapisuję i pomyślę, jak to wdrożyć, bo rzeczywiście to może się fajnie wyróżniać u kogoś na skrzynce mailowej wśród tam 10 innych ofert konkurencji. Znasz jeszcze jakieś ciekawe... Właśnie to na tym się jeszcze zatrzymam, bo rozmawiamy o tym właśnie z jednym z klientów i tutaj takie rzeczy, które zauważyliśmy, wyzwania, które zauważyliśmy, to, że jeżeli mamy takie oferty, właśnie, zwłaszcza w B2B, które są szyte na miarę, to przygotowanie każdej oferty w formie wideo może być czasochłonne, jeżeli właśnie nie mamy scenariusza. Więc znów patrz punkt pierwszy, tak jak wcześniej mówiliśmy o zespole, dobrze jest wtedy na przykład przygotować sobie jakiś taki scenariusz do każdej z tych ofert, żeby to nagranie było płynniejsze, albo też nie nagrywać całej oferty za każdym razem, tylko żeby był jakiś core o nas. Na przykład, wiecie, problemy, które rozwiązujemy, zwykle w firmie są takie same, bo skoro firma się specjalizuje w danej dziedzinie, no to początek tej oferty zawsze może być w formie wideo, to zawsze może być ten sam fragment. Wartości, którymi się kierujemy, też może być zawsze ten sam fragment wideo. No wartości w firmie nie zmieniają się tak szybko. No możemy oczywiście jakieś niuanse zmieniać w trakcie ewolucji firmy, ale generalnie firma jest oparta w miarę na stałych wartościach. Niewiele tam się może zmienić w ciągu roku. I tylko wtedy dogrywamy ten element dedykowany dla danej firmy, czyli tak jakby trzecią część montażu, czyli rzeczywiście cennik, propozycje rozwiązania dla tej konkretnej firmy. Ale tak. Z innych ciekawych przykładów, ojej, dużo tego jest. Wiem, że teraz dużo firm wchodzi na przykład na TikToka, no ale to my dzisiaj rozmawiamy o sprzedaży B2B, natomiast TikTok pod kątem employer brandingowym jest świetnym narzędziem. I też jest kilka przypadków takich firm, które zbudowały swój obraz, takiej firmy, która jest otwarta, która ma bardzo fajny zespół z dużym poczuciem humoru, właśnie poprzez nagrania na TikToku. Natomiast tak jak mówię, no to już bardziej przykład employer brandingowy niż B2B. Trzeba też pamiętać, że... No właśnie, dokładnie. Trzeba też pamiętać, że na przykład YouTube, jeden z też z formatów wideo, w przypadku B2B będzie działał zupełnie inaczej niż w przypadku B2C,
bo jak kierujemy nagrania na YouTubie do B2C, no to siłą rzeczy chcemy, żeby to osiągało jak największe zasięgi, szło w tysiące, miliony, dziesiątki milionów itd., itd. Natomiast jeżeli tworzymy kanał typowo B2B, to oczywiście można też osiągnąć takie wyniki, ale nawet kanały o teoretycznie niewielkich zasięgach, na przykład 1000 subskrypcji, 10 tysięcy wyświetleń miesięcznie, już są w stanie generować sporą dawkę leadów, taką, że zespół sprzedażowy ma co. Ja mogę tutaj podzielić się swoim przykładem, bo jak to nagrywamy, to mam trochę ponad 300 subskrypcji, średnio pod odcinkiem mam 30 wyświetleń, kilka mam odcinków, które się dobrze wypozycjonowały, stąd one mi jakby zbierają nowy ruch, a leadów miesięcznie mam z tego między 5 a 10 średnio. No właśnie. Gdzie jak ja mam usługę abonamentową za kilka tysięcy, no to przywiesz, tak niewielkiej ilości wyświetleń, które z zewnątrz mogą wyglądać, jakby to po prostu nie szło, to w B2B to żre i się spina, nie? Dokładnie, to jest wystarczające. Jeszcze jak wskoczysz na 1000 subskrypcji, to 1000 subskrypcji, to najmniej 4000 oglądanych godzin, to jeszcze dodatkowo będziesz mógł uruchomić klikalne linki w ramach nagrań. To jest bardzo fajną opcją, bo wtedy, jeżeli opowiadamy o jakimś produkcie czy usłudze, możemy od razu przekierować klienta, żeby tutaj kliknął, tak? Prawy górny róg czy lewy górny róg, już to zależy jak kamera jest ustawiona, ale załóżmy prawy górny róg, że zachęcamy, żeby klikali konkretnie tutaj, bo od razu zostaną przekierowani do strony z opisem, z ofertą, czy po prostu z jakimś lead magnetem, bo to nie zawsze musi być oferta, może być lead magnet. I to jest jeszcze bardziej efektywne niż tylko linki pod spodem, chociaż już linki pod spodem to też już jest kolejne źródło ruchu na stronę, bo przecież ludzie też tam klikają, przechodzą, oglądają ofertę. Tak, są jeszcze komentarze, które też można sobie przypiąć na samym szczycie i też sobie mogą one działać. Dobra, czy chciałaś jeszcze dodać jakieś ciekawe zastosowanie wideo? Bo na razie tyle wystarczy. Ja jeszcze bym mogła o webinarach opowiadać godzinami, aczkolwiek webinary mają taki trudny moment. To pytaj, to najpierw pytaj, bo też mieliśmy o tym pogadać. Bo chciałem pod kątem webinarów zapytać ciebie o takie, wiesz, kluczowe rzeczy, które widzisz, które decydują o tym, czy to wychodzi, czy to nie wychodzi. Dużo jest takich rzeczy właśnie. Domyślam się, ale takie najważniejsze, które wiesz, można albo zepsuć i wtedy nie wychodzi, albo można na co położyć nacisk. Okej, no to takie kluczowe rzeczy, które można zepsuć, że webinar nie wyjdzie. A może jeszcze krok wstecz, bo ja tak trochę zacząłem ten wątek i tak trochę urwałam. Bo teraz webinary mają taki swój gorszy moment na zasadzie, że w pandemii tych webinarów było bardzo, bardzo dużo i wszyscy chcieli robić webinary, chcieli się nauczyć. Ja zresztą wydałam swój własny kurs w tym czasie właśnie Webinar Master, gdzie uczyłam jak robić webinary i zainteresowanie naprawdę było duże. Natomiast teraz jak już trochę wróciliśmy do wydarzeń stacjonarnych, do normalności, no to te webinary już mają taki gorszy moment. Aczkolwiek ja bardzo wierzę w to narzędzie i wiem, że ono jest w stanie generować dużo leadów, zwłaszcza jak ktoś prowadzi biznes międzynarodowy, czyli nie tylko na Polskę, że my tak chcemy docierać tylko na przykład do ludzi z Gdańska, z Warszawy czy z Krakowa, ale jeżeli chcemy prowadzić biznes na całą Europę czy na cały świat, no to to jest narzędzie do skalowania biznesu, ewidentnie do skalowania biznesu, zwłaszcza jak prowadzimy webinary w języku angielskim. Natomiast wracając do twojego pytania, co można tutaj zrobić źle? Na pewno to, co można zrobić źle, to zrobić webinar właśnie w oderwaniu od potrzeb naszych klientów. Czyli znów trochę w oderwaniu od strategii marketingowej, trochę w oderwaniu od person. Jakiś taki webinar na zasadzie, że okej, to wszyscy robią webinary, to my też zróbmy. O czym? No o czymś, co jest teraz trendy. No i idzie ktoś tak na taki webinar, dowiaduje się rzeczywiście coś wartościowego, ale nie ma to żadnego przełożenia na klientów. Bo okazuje się, że zrobiliśmy rzeczywiście może i ciekawy merytorycznie webinar, ale w oderwaniu od naszej strategii marketingowej, od naszych celów. No i jak to ma się przełożyć na sprzedaż, skoro to nie pasuje do całej reszty? Więc tutaj kwestia tego tematu i doboru tematu do grupy docelowej, naszej grupy docelowej, jest niezwykle ważna. Druga rzecz to jest struktura webinaru. Coś, na co dużo osób nie zwraca uwagi, a co jest niezwykle istotne. Musimy pamiętać, że webinar to jest pewna taka forma wideo o określonych ramach czasowych. Jak się patrzy na raporty, na przykład ClickMeeting wydaje bardzo dobre raporty na temat stanu rynku webinarowego w Polsce. Jak się patrzy na te raporty, to rok do roku ludzie spędzają coraz mniej czasu na webinarach. Jak kiedyś to było 90 minut, potem 70, tak teraz domyślam się, że w tym roku będzie to jeszcze mniej. Załóżmy jakieś, strzelam, 50 minut, no zobaczymy. W styczniu wychodzi ten raport, więc zobaczymy. I wtedy jak sobie spojrzymy na te raporty, to się okazuje, że musimy w coraz krótszym czasie zmieścić zarówno przywitanie kogoś na webinarze, zarówno część merytoryczną, jak i część sprzedażową. I trochę o tym zapominamy i tak naprawdę dużo webinarów jest
bardzo takich rozwleczonych w czasie, wstęp o zajebistości firmy trwa 15 tak. minut, potem merytoryka i to często też potem okazuje się, że no nie wyrabiamy się z jakimś tematem, więc przyspieszamy, idziemy po łebkach, no i na część sprzedażową już prawie nie ma czasu albo jest ona też zrobiona w taki trochę niechlujny sposób. Jak sobie wcześniej nie pomyślimy o tym scenariuszu webinaru, o tej strukturze webinaru, no to taki jest efekt, tak? No taki byle jaki, nie, że to nam nie sprzedaje. Z drugiej strony sprzedaż na samym początku webinaru zniechęca uczestników do tego, żeby byli na całym tym wydarzeniu. Więc tutaj właśnie ta struktura, to już powiedziałam o samych błędach, ale rzeczywiście ta struktura jest niezwykle ważna, żeby przemyśleć ją wcześniej, zrobić sobie odpowiednią strukturę webinaru, zaplanować, która część i będzie ile trwała i też zrobić dobry scenariusz. No ale scenariusz to jest może temat na dłuższą rozmowę, natomiast rzeczywiście tutaj też scenariusze mają ogromne znaczenie w tym, żeby ten webinar okazał się sukcesem. No ja z mojego doświadczenia jakby z pracy z klientami, bo ja sam to webinarów tam z 2 czy 3 przeprowadziłem. Trzeba to zmienić, w samej strukturze webinaru jakby jest ten jeden taki moment, który jest turbo istotny, to przejście z treści merytorycznej do sprzedaży. I to jest rzecz, którą mało osób umie. Bo to jest trudne jakby mentalnie, jak ktoś to robi pierwszy, drugi, trzeci raz, to ciężko jest mentalnie jakby przejść z takiego dzielenia się wiedzą na to, że ja teraz sprzedaję. Tak. I to przejście dostrzegam, że to jak kto umie rozegrać to przejście, jak kto umie przeprowadzić też ludzi przez to, to w wielu przypadkach też ma duże znaczenie. To ja widziałam bardzo dużo takich, ja obserwuję z racji moich zainteresowań, obserwuję bardzo mocno webinary różnych osób i to nie tylko konkurencja, ale też jakichś osób potencjalnych klientów, jakichś osób, które mnie interesują. I pamiętam jeden taki dramatyczny webinar, gdzie dziewczyna, trenerka wystąpień publicznych, ja też jestem trenerem wystąpień publicznych, więc tam czasem podglądam, co robi konkurencja, i dziewczyna, która ma świetną wiedzę, mogłabym porównać, że naprawdę na bardzo podobnym poziomie jak ja, ma świetną naprawdę wiedzę, mówiła mniej więcej godzinny webinar, dzieliła się wiedzą. I w momencie, kiedy przychodziła do części sprzedażowej, coś w niej pękło. I to zaczęło być tak złe, że ludzie zaczęli uciekać. Ja jeszcze zostałam, żeby obejrzeć, co tam się dalej wydarzy, ale autentycznie tak jakby zabrakło jej pewności siebie w tej części sprzedażowej. Tam to był, że tak powiem, dość prosty etap, no bo to był webinar, który miał sprzedawać jej kurs online, więc taka typowa rzecz, którą możesz sprzedać na webinarze. Ale w momencie przejścia na tą część sprzedażową coś tam pękło i dziewczyna zaczęła mówić z taką niepewnością w głosie, z takim drżeniem, mimo że znów trenerka wystąpił uliczny, więc teoretycznie wie, jak to drżenie w głosie opanować, no tam coś totalnie nie poszło i potem wiem z kuluarów, że niespecjalnie się ten kurs sprzedał. Więc to jest taka smutna historia, że my tak trochę nie wiemy, jak to zrobić, nawet jeżeli ktoś ma wykształcenie w zakresie wystąpień publicznych, nie do końca wie, jak tą część sprzedażową przeprowadzić, bo tu nawet nie tyle chodzi o wystąpienia publiczne, ale też o pewność tego, czy to jest dobry produkt, o to, czy odpowiednio wcześniej przetestowaliśmy grupę docelową, czy jesteśmy pewni, że ten produkt odpowiada na potrzeby naszych klientów, dużo, dużo takich niuansów. Jeszcze jedną rzecz bym dodała, że część sprzedażowa to nie zawsze musi być też sprzedaż wprost, bo na przykładzie tej osoby, o której teraz powiedziałam, no to była rzeczywiście sprzedaż na webinarze, czyli mamy kurs online, organizujemy webinary związane z tym kursem online, na webinarze sprzedajemy sam kurs. Ale w przypadku B2B ta część sprzedażowa to nie musi być wprost, że my sprzedajemy jakiś produkt czy usługę, ale chodzi też o to, żeby przekierować klienta dalej w lejku marketingowym. Czyli na przykład ja prowadzę sobie webinar na temat, załóżmy, strategii marketingowej, Dawid, prowadzisz sobie webinar na temat strategii marketingowej i tym kolejnym krokiem, który może być pod koniec webinaru, czyli tą częścią sprzedażową, nie jest informacja kup pan strategię za 20 tysięcy, no bo trudno to będzie sprzedać na samym webinarze, ale raczej przekierujemy człowieka dalej w lejku marketingowym i mówimy, zapraszam na indywidualną konsultację. Tak, tylko dla osób, które są dzisiaj na webinarze, które zarezerwują konsultację dzisiaj do północy, zapraszam Was do tego, żeby z niej skorzystać 50% taniej. Tak? Indywidualna konsultacja 50% taniej. Więc to nie jest od razu sprzedaż produktu właściwego, ale przekierowanie tego człowieka dalej w lejku marketingowym, żeby on przetestował nas w akcji, zobaczył, czy sprawdza się nasze działanie, czy też sposób mówienia, czy sposób pracy się nam odpowiada, czy po prostu ta współpraca będzie płynna. Bo to zawsze nie tylko chodzi zawsze o skuteczność, ale o to, czy będziemy się dobrze dogadywali z drugim człowiekiem. No i tak naprawdę już na tym etapie jesteśmy w stanie rozwiązać jakiś kolejny problem klienta i dalej dopiero może się z nami skontaktować, czy zdecydować na kolejne produkty czy usługi. Więc tutaj trzeba pamiętać, że ta część sprzedażowa, to już konkludując, że ta część sprzedażowa na webinarze to nie zawsze jest stricte sprzedaż, to jest jakieś przesunięcie człowieka dalej w lejku marketingowym, czy też w tym procesie sprzedaży, a niekoniecznie sama sprzedaż w trakcie webinaru.
Okej. A masz jakieś takie triki, bo tutaj wskazałeś, że z tym się zgadzam zresztą, wskazałeś, że takim bardzo ważnym elementem jest temat samego webinaru. Masz jakieś takie wskazówki, jak w takim razie znaleźć ten temat? No to na pewno powinno być poprzedzone taką porządną analizą grupy docelowej i stworzeniem person. Ja mam do tego całe matryce i Excele do tego, jak te persony tworzyć i myślę, że to, od tego powinniśmy wyjść. Jak ktoś szuka drogi na skróty, to czasem może trafić, ale nie zawsze. No jeżeli ktoś szukałby takiej drogi na skróty i załóżmy, że uznaje, że świetnie zna swoją grupę docelową, to może spróbować z narzędziem Answer the Public. To jest bardzo fajne narzędzie do tworzenia tekstów SEO, ale też może się przydawać właśnie do wyboru tematów webinarów. Ja bardzo, bardzo lubię to narzędzie, ono bardzo pomaga. No, pod warunkiem, że znamy bardzo dobrze naszą grupę docelową, że konkretnie wiemy, kim jest nasz klient, jakie ma potrzeby, czego oczekuje, wiemy, jakie słowa kluczowe tam wpisać. Bo w narzędziu Answer the Public możesz wpisać jedno do dwóch słów kluczowych i wtedy to narzędzie tak trochę wypluwa nam, podsuwa nam różne propozycje tematów, czy na wpisy SEO, czy na wpisy blogowe, czy na tematy webinarów. Aczkolwiek, jeżeli ktoś źle wpisze te słowa kluczowe, no to ten temat będzie nietrafiony, nie będzie rozwiązywał problemu naszego klienta. Więc mimo wszystko taką najlepszą radą, myślę, na dobieranie tych tytułów webinarów jest to, żeby świetnie poznać swoją grupę docelową, poznać, jaki jest problem naszego klienta, stworzyć sobie 3-4 persony, ale tak naprawdę porządnie je opisać i wtedy na tej podstawie wybierać tytuły webinarów, żeby to było dostosowane do tego, czego oni potrzebują. Wiem, że to nie jest może taka porada na skrót, nie jest to może łatwe i rzeczywiście jak z klientami tworzymy takie persony, to czasami i miesiąc schodzi na stworzenie kompletu, na przykład 4 person, aczkolwiek no to się opłaca. To jest ta inwestycja nasza czasowa, która rzeczywiście potem daje owoce. To jeszcze z ciekawości zapytam, bo to jest też ważne, bo materiałów jakby odnośnie tego, jak te persony tworzyć i tak dalej, to w internecie jakby jest pełno. Metodyk też jest kilka, przynajmniej, tylko zawsze jest problem, skąd wziąć informacje, wiesz, do tych matryc i tak dalej, No do tak, odpowiadania sobie dokładnie. na te pytania. Wiesz, czy ja powinienem nad tym usiąść i to wziąć z głowy swojej, czy skąd? Nie, na pewno lepiej o wiele jest wyjść do klienta i z nimi rozmawiać. Znaczy, my mamy taką autorską metodykę, którą razem z moim wspólnikiem ustaliliśmy i to rzeczywiście jest nasz know-how, który jest tylko u nas, to nie jakaś taka metryka, która gdzieś tam publicznie funkcjonuje, tylko to jest nasz know-how, który my na bazie naszych doświadczeń, ja mam ponad 10 lat doświadczenia w branży marketingowej, mój wspólnik ma 20 lat doświadczenia w sprzedaży, więc my sobie wypracowaliśmy sami taką metodykę pracy i ustalania person, a potem ustalania unique selling proposition dla konkretnego klienta, więc my akurat tutaj posługujemy się naszymi własnymi narzędziami. Natomiast tak czy inaczej, takim najlepszym etapem, pierwszym etapem będzie to, żeby wyjść do klienta i zapytać go, tak, żeby rozmawiać z tymi klientami, żeby rzeczywiście znać dokładnie potrzeby tych klientów. Można to zrobić na bazie oczywiście jakichś przeszłych doświadczeń, czyli jak już pracowaliśmy z jakimiś klientami, wyciągnąć jakieś wnioski na bazie poprzednich rozmów, ale wcześniej czy później trzeba będzie skonfrontować to też na żywo z grupą docelową. Okej, dobra, tą informację właśnie chciałem od ciebie wyciągnąć. No to tutaj na tym kanale powtarzam jak mantrę, żeby nie brać nigdy tego z głowy własnej, bo to No często widzę, tak. a wiadomo, czym są błędy poznawcze, heurystyki i inne takie, i wypełnianie tych person na podstawie tego, co nam się wydaje, to też jest jakby Tak. zazwyczaj. No, to jak z tym wymyślaniem tematu na szybko, nie? No dokładnie, no można próbować iść na skróty, ale potem można się niemiło zdziwić, że a jednak klient myślał inaczej. No czym innym jest jeszcze to, że na przykład jak chcemy zrobić ankietę na klientach, zbadać tą personę i chcemy zrobić ankietę na klientach, to dużo rzeczy jest takich deklaratywnych, tak? Czyli jak chcemy sobie trochę uprościć i zrobić ankietę, co też jest fajnym narzędziem, żeby w pewien sposób dużo osób zbadać w formie jakiegoś badania, na przykład ankietowego, no to dużo rzeczy jest deklaratywnych i pamiętajmy o tym, że to, co klient tam napisał, że on tak zrobi, to nie zawsze tak zrobi. Bo to tak jak sam wspomniałeś, są różnego rodzaju heurystyki myślenia. Nam się wydaje, że my zachowalibyśmy się tak, ale w momencie, kiedy jakaś sytuacja następuje, to zachowujemy się zupełnie inaczej, tak? Więc chociażby heurystyka afektu, czy ostatnio też czytałam fajne badanie Ariely'ego, które mówił o tym, jak bardzo emocje wpływają na nasze decyzje, tak? Że jak jesteśmy poddenerwowani, to wręcz jakbyśmy się zachowywali jak zupełnie inny człowiek.
Więc tutaj to warto o tym pamiętać, że deklaratywność to jest jedno, ale potem trzeba to jeszcze raz zderzyć z klientem w bardziej indywidualnych rozmowach, sprawdzić empirycznie, czy rzeczywiście tak jest. Więc to właśnie, no tutaj jest to jednak taki żmudny i długotrwały proces, tak jak mówię, no na pewno się opłaca zrobić takie porządne badanie rynku, porządny opis person po to, żeby potem te komunikaty lepiej dobierać, żeby zresztą lepiej służyć klientom i te usługi, produkty, które do nich oferujemy, żeby były po prostu dla nich najbardziej przydatne. Okej, okay, dobra, super. To możemy zamknąć tamten temat. Jeszcze chciałbym Cię zapytać, nie wiem, czy będziesz w stanie mi powiedzieć, czy jakby w tych tematach też się specjalizujesz, w tych tematach też jakby konsultujesz klientów. YouTube. Czy tam jest coś, co widzisz też jako taki powtarzalny schemat, nie wiem, co się sprawdza, co warto robić, albo jakich błędów, które często widujesz, warto unikać. To może od tych błędów wyjdę, bo zauważyłam coś takiego parę lat temu, parę, kilkanaście lat temu, jak ktoś nagrał fajne wideo i wrzucił je na YouTube, no to ono już tam żarło, tak? Tak trochę tak jak teraz na TikToku. No, można nagrać mniej ciekawe, bardziej ciekawe wideo, ale jak to wrzucimy, to jakoś tam algorytm to poniesie. I na YouTube już parę lat temu tak było, że wystarczyło wrzucić nagranie, jeżeli było w miarę ciekawe albo odpowiadało na jakieś potrzeby, te pytania grupy docelowej i parę osób na początku to skomentowało, to potem już jakoś to szło. Natomiast no teraz z racji tego, że YouTube już się tak rozwinął, to nie działa tak jak kiedyś i dużo firm zapomina o tym, że oprócz samego kontentu wideo trzeba zadbać o całą otoczkę wokoło. YouTube to jest druga największa wyszukiwarka w Polsce i musimy o tym pamiętać, kiedy wstawiam materiały wideo na YouTube, bo okazuje się, że tu nie chodzi tylko o to, żeby to był ciekawy materiał wideo, ale też żeby był dobrze wypozycjonowany. Więc niezwykle ważnym tematem jest teraz SEO na YouTubie. Wiele osób o tym zapomina. Planuję tutaj w pierwszej połowie 2023 zrobić na ten temat szkolenie online, bo widzę, jak wiele firm, mimo że ma fajny content wideo, nie jest w stanie się z tym contentem wybić, bo po prostu zapomina o tak prostej, że tak dla mnie prostej, ale tak ważnej rzeczy jak SEO na YouTubie. Więc dobór odpowiednich słów kluczowych, odpowiednie tytuły, dobór odpowiednich opisów, które są pod tym odcinkiem. I to nie dlatego, że ktoś te opisy czyta, bo raczej ludzie czytają początek tego opisu, nie czytają całego opisu. Ten opis jest bardziej dla algorytmu YouTube'a, żeby on wyłapał, jaki jest temat danego odcinka, żeby wiedział, na jakie frazy, słowa kluczowe pozycjonować ten odcinek. Kolejna rzecz to napisy na YouTubie. To jest niezwykle ważne, że w zasadzie dużo osób myśli, że no dobra, napisy nie są aż tak istotne. A napisy są niezwykle istotne z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że dużo osób ogląda materiał wideo, w tym materiał na YouTube w międzyczasie, na przykład w trakcie przerwy obiadowej albo w trakcie jechania do pracy autobusem czy pociągiem. Po prostu nie oglądamy tego z dźwiękiem i dlatego te napisy są potrzebne. A druga rzecz, znów patrz punkt pierwszy, YouTube to jest wyszukiwarka, a więc również słowa kluczowe, które pojawią się w napisach, też będą pozycjonowały nasz odcinek. I musimy o tym pamiętać, dlatego też dodawanie napisów jest ważne, bo to nie tylko dlatego, żeby użytkownik miał łatwość konsumpcji, ale też dlatego, że algorytmy YouTube'a są w stanie wyłapać słowa kluczowe z tych napisów pod odcinkiem. Widzisz, jest dużo to jeszcze... To jest rzecz, którą ja sobie notuję, bo ja napisów do swoich filmów nie daję. Ja bardzo Ci polecam, bo to naprawdę trochę to tak będzie brzmiało jak clickbait zonetu, ale to jest ten jeden prosty trik, który może Ci podnieść naprawdę wyszukiwalność tak ja kanału. Część swoich filmów pozycjonuję i na strategia marketingowa jestem przed Pawłem Tkaczykiem, więc wiem ile to daje i wiem, ile klientów potem to przynosi, ale no z napisami to aż tak mi się nie chciało po prostu, więc dobrze, że mówisz. A powiedz mi, pozycjonowanie korzystasz z wtyczki TubeBuddy? Tak, korzystam z wtyczki TubeBuddy, ale piszemy aktualnie swoją wtyczkę i być może za jakiś czas będziemy się przerzucali na własne autorskie narzędzie, bo TubeBuddy ma pewne swoje wady. Jak na przykład masz wersję płatną TubeBuddy, to chociażby fun fact, jak to UX-owo leży i jaki user experience jest tam straszny, to jest jedna z wad, która mnie doprowadza do szewskiej pasji. Aczkolwiek ma tam parę takich niuansów, które mi się nie podobają, więc piszemy aktualnie własne narzędzie, własny soft do tego, natomiast to chwilę nam jeszcze zajmie, zanim to skończymy. Natomiast rzeczywiście to TubeBuddy na ten moment mam wrażenie, że no z tych rynkowych rzeczy, które działają i są ogólnodostępne, to jest jedno z najlepszych narzędzi. Okej, dobra. To pozwalam dokończyć w takim razie. W zasadzie mogłabym tu postawić pauzę, bo odnośnie tych błędów to chyba to jest taki największy błąd, który widzę. No z tymi napisami rzeczywiście jest to czasochłonne, czasami wiadomo,
ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, że są pewne narzędzia, które nam mogą usprawnić pracę do tworzenia tych napisów. Tak samo jeżeli chodzi o SEO YouTube'owe, no nie wszyscy znają TubeBuddy, nie wiedzą, że można takie narzędzie użyć. Zresztą nie wszyscy chcą jak z tego TubeBuddy korzystać, bo raz, że ja sobie jako taki twórca YouTube'owy zainstaluję to TubeBuddy, a dwa, że no, muszę wiedzieć, jak dobrać te słowa kluczowe, gdzie je wpisać, o co chodzi z tymi wskaźnikami w TubeBuddy. To narzędzie, tak jak ma swoje wady, ono nie jest intuicyjne, ono nie podpowiada nam wprost, co tam trzeba zmienić. Trzeba się jeszcze go nauczyć i to często trwa wiele tygodni, zanim obczajmy, o co w ogóle tam chodzi z tymi wskaźniczkami. No, na pewno fajne jest to, że TubeBuddy nam pokazuje wskaźnik od 0 do 100, jak dobrze jest nasz odcinek pod kątem SEO zrobiony. No, to akurat jest wizualnie proste, przyjemne i widzimy, jeżeli powyżej 70%, to widzimy, że jest okej. No ale jak nie jest okej, to czasami trudno w narzędziu, bez pomocy jakiegoś zewnętrznego specjalisty, trudno jest w tym narzędziu odnaleźć, gdzie konkretnie tkwi błąd. To prawda, to też potwierdzam, że jest to rzeczywiście trudne. Coś jeszcze pod tym YouTube'em, co warto robić? Myślę, że pod kątem B2B to pewnie warto też powiedzieć, że warto się nie zniechęcać małą liczbą subskrypcji, ale trochę już o tym powiedzieliśmy, tak? Bo tak jak ty mówisz, że nie masz aż tak dużo subskrypcji z zewnątrz, to może wyglądać jak jakiś kanał, gdzie tam nikt nie zagląda, oczywiście w cudzysłowie nikt nie zagląda, ale to rzeczywiście generuje leady. Ja mam bardzo dużo przypadków kanałów o wielkości około 1000 subskrybentów, które naprawdę są wystarczającym źródłem leadów dla moich klientów. Sama mam kanał, który ma raptem 2000 subów, to nie jest jakoś dużo, patrząc tam wcześniej wspomnianego Pawła Tkaczyka, pozdrawiamy Pawła, czy Artura Jabłońskiego, który ma też bardzo fajny kanał, ale to już mi wystarcza, żeby ludzie mi wysyłali zapytania, żeby pisali do mnie, hej, znam cię z YouTube'a, żeby podchodzili na eventach i mówili, a ty masz taki kanał i miałaś taki wywiad z tą i z tą osobą. I to raz, że jest bardzo miłe, dwa, że zbliża nas trochę bardziej do klienta. Więc też myślę, że te działania wideo marketingowe, zwłaszcza na YouTube w takiej systematycznej formie, nie patrząc na te wskaźniki, że to muszę mieć tyle i tyle tysięcy subskrypcji, ale po prostu w takiej regularnej formie, że ja tworzę ten kontent, pokazuję twoją twarz, buduję swoją markę eksperta, czy buduję markę swojej firmy poprzez pokazywanie pracowników, którzy są wewnątrz firmy, to jest niezwykle ważne, bo rzeczywiście przynosi to korzyści, czy w postaci leadów, czy w postaci właśnie lepszych, efektywniejszych działań employer brandingowych. Ja mam też takie wrażenie, że marka YouTube sama w sobie działa trochę taka, że publikujesz na YouTubie, okej, to jesteś ekspertem, nie? Trochę jak dobre. Tak. Publikujesz na TikToku, to znaczy, że nie wiem, tam jesteś na czasie. Jesteś TikTokerem. A jak publikujesz na LinkedInie, to znaczy, że brakuje ci klientów. I YouTube trochę fajnie buduje zaufanie właśnie, nie? Tak, ja mam tak. Przynajmniej takie wrażenie, że z tym się spotykam. No bo ktoś inne social media tak nie działają. Dokładnie, bo ktoś nie boi się pokazać swojej twarzy przed kamerą i to nie zawsze musi być właściciel firmy, chociaż jeżeli to jest jakaś mała firma, to fajnie, jeżeli to jest właściciel. Albo jeżeli nikt w zespole inny nie chce tego robić, bo też się często z tym problemem spotykam u klientów, że no u nas w teamie nikt nie chce gadać do kamery, jest jedna osoba i nikt więcej. No to korzystajcie z tej jednej osoby, albo zróbcie szkolenie z wystąpień publicznych dla całej reszty. Może jest tam jakiś taki nieoszlifowany diament, który tylko potrzebuje narzędzi, żeby się dowiedzieć, jak to robić lepiej i on siądzie przed tą kamerą. No ale tak często klienci do mnie przychodzą właśnie z takim problemem, że nie no, my byśmy tworzyli tego YouTube'a, my byśmy robili te nagrania, ale no, nikt nie chce siadać przed kamerą. I to mówią zarówno ci, którzy chcą tworzyć to nagranie, a więc dział marketingu, jak i na przykład zarząd, tak, i jak i właściciele, że nikt tego nie chce robić. Więc no tutaj czasami wyciągnięcie tej takiej osoby, która usiądzie przed tą kamerą, jest takim trudnym, początkowym etapem, na którym wiele firm odpada i się zraża, ale tak jak mówię, no też czasami wystarczy zrobić szkolenie dwudniowe na przykład z wystąpień publicznych, z narzędzi, z konkretnych rzeczy, pod pretekstem, że okej, drogi zespole, przyda wam się to w różnych kwestiach, w wystąpieniach na scenie, na konferencjach, w reprezentowaniu firmy na różnych wydarzeniach, a przy okazji po takim szkoleniu można zaproponować tym ludziom, że jak chcecie, to ktoś z was może zacząć z nami nagrywać materiał na YouTube. I naprawdę daje to ogromny efekt i firmy są same zaskoczone, że wow, że jednak były takie osoby, które chciały, tylko może nie czuły się aż tak pewnie przed tym szkoleniem i dopiero po szkoleniu okazało się, że one mają potencjał do tego, żeby nagrywać materiał na YouTube. Więc to dużo jest takich ciekawych niuansów, pewnie moglibyśmy godzinami rozmawiać o właśnie takich wyzwaniach, problemach, natomiast to myślę, że gdzieś tam najważniejsze jest to, żeby jak czujemy, że okej, że wierzymy w ten materiał wideo, że mamy jakąś wiedzę, którą chcemy się podzielić, no to żeby szukać tych narzędzi, szukać tych możliwości, żeby w to iść, bo to naprawdę jest narzędzie, które daje efekt. Tak jest. I z tymi tematami też warto uderzyć do ciebie. Ja standardowo
w opisie wrzucam link do twojego profilu na LinkedInie i gdzie tam jeszcze będziesz chciała. Czyli gdzie na YouTubie na przykład, chociażby, jak mówimy o wideo. Na YouTubie, może być też na YouTubie, więc do Ani można się odzywać jakby w tych tematach. Jest sprawdzoną osobą, bo takie warsztaty, jak powiedziałaś przed chwilą, też przeprowadzasz, nie? Tak ogólnie jakby z wystąpieniem. Tak, tak, warsztaty z wystąpień publicznych. No, ostatnio prowadziłam takie dla Santandera i teraz będziemy mieli na przykład kontynuację tych warsztatów, bo to też jest takie moje odkrycie z tego roku, że wydawać by się mogło, że bankowość i osoby, które są otwarte, ekstrawertycy, nie mają problemu z wystąpieniami publicznymi i rzeczywiście to nie jest grupa jakaś problematyczna, która ma duży problem, ale bardzo chcą poznawać narzędzia lepszej komunikacji, lepszej retoryki ze sceny, lepszego sposobu wypowiedzi w trakcie wystąpień publicznych. Więc na przykład, tak jak mówię, to jest moje odkrycie, że i osoby, które już na co dzień dużo pracują z klientami, są ekstrawertykami, też szkoleń z wystąpień publicznych potrzebują. Tak, zdecydowanie. No, w sumie to każdy potrzebuje, nie? Bo zawsze możesz optymalizować siebie jakby pod tym kątem w nieskończoność. Tak, tak. Zresztą pewnie ty też się szkolisz jakby nadal ze sztuki wystąpień. No tak, to jest never ending story. Ja mam w ogóle w teście Lupa, jako drugi talent mam zbieracza, jako trzeci learnera, co oznacza, że ja zbieram ciągle wiedzę i jej się ciągle chcę uczyć, tak? Więc taki, to jest konstant u mnie, że chcę się rozwijać, że zbieram coraz to nowe ciekawostki, informacje, jakieś nowe techniki, testuję sama na sobie, potem przekazuję to klientom, więc no zdecydowanie cały czas można w tym zakresie pozyskiwać nową wiedzę. Super. No dobrze, Aniu, to ja tobie za rozmowę dziękuję. Chyba, dziękuję, że chcesz również jeszcze coś dorzucić ważnego, co tobie w sercu gra. Myślę, że chyba na ten moment możemy kończyć. No na pewno ja bym chciała zachęcić, że tak może motywacyjnie trochę zabrzmi, nie chcę, żeby to był jakiś coaching, stroaching, ale generalnie... To wy to najwyżej. Ja mam taką misję, że głęboko wierzę w to, że są osoby, które mają ogromną wiedzę do przekazania. Wracając do mój learner jako w Talenta Galupa jako trzeci. Ja sama jestem osobą, która uwielbia dzielić się wiedzą, ale też wierzę, że na rynku jest bardzo dużo osób, które mają ogromną wiedzę, tylko nie wiedzą, jak ją przekazać. I albo nie wiedzą, jak ją przekazać, bo boją się kamery, bo nie wiedzą, jak występować publicznie, albo bo myślą, że to niekoniecznie jest dla nich. No i ja bym bardzo chciała, żeby te wszystkie osoby, które jakoś tak chomikują trochę tą wiedzę dla siebie, żeby jednak wyszły albo na scenę, albo przed kamerę i dzieliły się tą wiedzą z szerszym gronem po to, żebyśmy się rozwijali jako społeczeństwo, po to, żeby ta wiedza dalej przychodziła i dalej, i dalej, i dalej, żebyśmy rzeczywiście mogli osiągnąć coraz to lepsze, fajniejsze rzeczy. Więc jeżeli macie jakiś taki pomysł na siebie, macie jakąś wiedzę, którą chcecie się podzielić z innymi, to was gorąco zachęcam, żeby nie trzymać tego dla siebie, żeby tylko dzielić się tą wiedzą dalej, czy to na konferencjach, czy to na YouTubie. Ja wam mogę w tym pomóc, możecie to robić sami, ale dzielcie się tą wiedzą, bo to według mnie jest niezwykle ważne. Tak jest. Ja się pod tym podpisuję. Dzięki ci, Aniu, za rozmowę raz jeszcze. Dzięki wielkie. Cześć. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to zachęcam cię do pozostawienia subskrypcji i ustawienia powiadomienia, gdyż co tydzień publikuję tutaj wartościowe wideo, zazwyczaj w piątki, a we wtorki, co drugi wtorek, publikuję tutaj rozmowę z moimi gośćmi, takimi jak Ania, Daniel czy Kamila. Do rozmów tych możesz też wrócić na kanale. Trzymam mocno kciuki za twój efektywny marketing i do zobaczenia w jednym z kolejnych odcinków Strategicznych Piątków. Cześć!